Kieskie tycie. Żaden pałkarz nie da rady odbić szybkiej piłki Bertonburgera. Tam nic nie równa się z moją falującą piłką z myłką. Rety, skąd to się tu wzięło? Pachnie jakby znajomo. Racja, to rybna mini-chrupka. Wątróbka i bekon. Żeby poznać swojego wroga, musisz żyć i jeść tak samo jak on. Nawet nie wiesz, jak niewygodne jest korzystanie z kuwety. Dlaczego kot powiększył rybną mini-chrupkę? Już i tak karmimy tę fioletową krowę 10 razy dziennie. Chyba użył tego, żeby ją powiększyć. Dziwne. Wygląda jak bajgiel do powiększania rzeczy. To jest powiększegiel! Kot nareszcie wynalazł coś przydatnego. Jeszcze trochę. Tak, dobrze. Teraz wolniej. Wolniej. Idealnie. Śmieć. 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 Patrz na to, mili. Fuj, jest cała pordzewiała i strasznie cuchnie, tatku. To zapach rycerstwa, króliczku. Ale na pewno nie zaszkodzi jej drobna dezynfekcja. Szybko zrób mi zdjęcie. Wybacz, nie dosięgnę do przycisku, wiesz co? Jeśli moneta jest warta 10 centów, ile byłaby warta, jakby była wielka? Więcej! Kot! Orzeł czy reszka? I tak przegrasz, kocie. Gońmy to powiększegiel! Ja go złapię! Warką! Nie! Zostaw to. Dobry pies. Zły pies! Kąpiołka! No to jak my teraz odzyskamy powiększajgla? Księżniczka Mili Najwspanialsza nadaje ci tytuł szlachecki, Sir Bertonie z burgerów. Dzięki, księżniczko. Jako dziecko zawsze chciałem być rycerzem w lśniącej zbroi. Zacznijcie drżeć, złoczyńcy! Nic ci nie jest, tatusiu? Wystarczy tego rycerzowania na dziś. Zaklinowałem się. Mam przynieść piłę łańcuchową? Nie! Znaczy, nie kłopocz się. Poproszę kupa, żeby mi pomógł. Pułkowniku Odorowicz, teraz już wiem, czemu masz tak na imię. Wiem, co zrobimy. Dodamy mu do jedzenia otręby i śliwki, żeby go przeczyściło. Potem wystarczy tylko czekać. Warką! Nie! Daj spokój majorowi Pechowcowi! Chyba coś ci się przytyło! Przechodzisz na psią dietę, ty spasiony łachudro! Warką! Pyszne babeczki z otrębami! To powinno rozruszać kiszki! Ukryjmy go, zanim stara pani Mason wpadnie w furię! Wcinaj, piesku! Pyszne! Może polejemy je mięsnym sosem? Większy pies, większy problem! Warką! Co ty tu? Moja szopa! Wyczuwam tu sprawkę Bertonburgera! Gdzie ty jesteś, ty? Moje plecy! Muszę smarować kremik! Nie pozwolę, żeby kot odebrał nam nasz powiększajgiel!
no co? Bycie rycerzem wcale nie jest takie proste, na jakie wygląda. W zbroi powinna być klimatyzacja. Ach, spójrz! Wykorzystam swoje rycerskie umiejętności do wykonania zadania! Nie lękaj się tych metalowych smoków, gdyż ser Berton z burgerów jest w pobliżu! Pozwól, że o pani przeprowadzić się przez tę niebezpieczną i zdradliwą fosę. Ojej! O, mój ty rycerzu w zardzewiałej zbroi! Co to było? Warko? Chodź, Warko, ku! Abort, piesku! Dobra, teraz już mamy gigantyczny problem. Jesteś głodny? Może chcesz śliwkę? Melis! Pomyślałem, że nie ma gorszego smrodu niż z jego pyska. Zły pies! Denis nie jest mięsnym przysmakiem! Do nogi, piesku! Do nogi! Mniam, słyszę skwierczący boczek. To nie boczek, to ja. Może znajdziemy jakiś cień? Łapać złodzieja! Ratunku na boku! Cichaj! Słyszę wołanie o pomoc! Trafi pan na pierwszą stronę naszej gazety. Proszę. Dziękuję, panie Cutler. Mój tata później zapłaci. Słyszysz to, Lady Millie? Inni obywatele mają kłopoty. Prawdziwy rycerz nigdy nie odpoczywa! Nadchodzę, Denis! Masz ochotę na ogromny smakołyk? Jasne, że tak! Wygląda jak sklep taty, tylko cały pokryty śliną. Denis? Tu jestem! Hej, wiedziałeś, że Lorne zamówił kolekcję muzykali wszechczasów na DVD? No świetnie, znalazł w sobie zbroj. Widzę powiększajgla. Chyba stąd dochodziły te krzyki. Dzięki, księżniczko. Sprawiedliwy rycerz jest odrobinę zmęczony. Pomocy! Jakieś stworzenie zakopało mój domek! Proszę! Ratuj, rycerzu! Nie lękaj się, panienko! Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem! Niezdarny, zapuszkowany! Kto by pomyślał? Plecy mnie już nie bolą! Słyszysz? To smok, o którym mówiła ta dama! Do ataku! Znajdź coś ciężkiego! Jakieś płyty chodnikowe albo samochód! Trzymaj, kup! Chyba żartujesz! Stój, łajdaku! Powstań i zmierz się z ser Bertonem z... O rany, ale upał! A niech mnie! To najprawdziwszy smok! I chyba zjadł padlinę! A masz! Musimy się stąd wydostać! Ale zaczekaj! Z całą pewnością nie chcemy wyjść tylnymi drzwiami! A masz! Jest to was! Nareszcie świeże powietrze. Chyba zaczynałem już mieć halucynacje. Berton Burger! Panie kocie! Fuj! Śmierdziuch, śmierdziuch! Tych dwóch przestępców dobrało się do łopat i zakopało w moim ogródku śmieci! To był Warko!
Jak wam nie wstyd zrzucać winę za swoje występki na mojego maleńkiego pieska? Nie obawiaj się! Sir Berton z burgerów uratuje cię przed tym starym smoczyskiem! Potem biorę urlop na cały tydzień. Ochroniarz z kosmosu. Pośpiesz się, Kup! Jak już skończysz składać pranie, masz posprzątać w swoim pokoju! Jak każesz, tato! Rany! Kosmobot! Dobra, już dobra, odsuń się, okej? Okay? Chyba mnie zrozumiał. Też spróbuję. Siad! Reaguję tylko na twoje komendy. Starzaj się! Ciekawe, w jaki sposób to coś znalazło się w pralce. Woda zgrzała mu styki, co wymazało mu całą pamięć. Może nauczymy go kilku sztuczek. Jak tylko wysuszę i poskładam pranie, to... Czyżbyś myślał o tym samym, co ja? Lepiej nie ufać kosmicznym technologiom kota? Nie zupełnie. Niedobrze. Przez to patrzenie, jak ktoś sprząta za mnie mój pokój, zrobiłem się głodny. Masz ochotę na ciastka? Teraz już ufasz kosmicznej technologii? Zaczynam się przekonywać. Hej, wybacz, nie wolno przynosić robotów do skateparku. Zostań w domu. Nie odstępuję cię nawet na krok. Wiem, musimy mu załatwić przebranie. O, Kup ma papuszkę. Zaprośmy ją na nasz podwieczorek. Ten ptaszek był bardzo niegrzeczny. Masz go trzymać z dala od pana kota. Kto mi wyjaśni, co tu się... Kup, skąd masz tę papugę? Ona przyczepiła się do mnie. Nie wiem, co to za gatunek. Potrafi mówić? Mam ochotę na ciastka. Jak my wszyscy, kolego. Może pójdziesz się z nią pobawić na zewnątrz? Najlepiej będzie, jak pan kot i papuga będą się trzymać od siebie z daleka. To gada. No wiem. Mam na imię Kup. Kup. Nigdy się nie lubili. Uwaga! Wstrętny kot. Wstrętny kot. Wstrętny kot. Wstrętny kot. Muszę chronić swojego mistrza. Jestem jego mistrzem. Słyszałeś to? Mistrzem! Berton Burger! Widzę, że tym razem zabawiasz się hydrantami. Zobaczysz, że zaraz zadzwonię na policję. Teraz to dopiero masz kłopoty. Dobra robota. Śpi dobrze, mistrzu. Dziękuję. Nareszcie będę mógł się porządnie wyspać, nie myśląc o kocie. Dzień dobry, mistrzu. Przez całą noc poznawałem twój świat, żeby teraz móc chronić cię przed niebezpieczeństwami. Wyszoruję ci zęby, żeby uniknąć kamienia i groźnych bakterii. Cukier jest wysokokaloryczny i ubogi w substancje odżywcze. Koktajl owocowy dostarczy ci niezbędnych do życia składników. To wyjątkowo mądre ptaszysko, synku.
Ja podziękuję. Teraz zaczynam się przekonywać, że kolejny egzotyczny zwierzak w domu to nie był dobry pomysł. Nie możesz obminać tego zwierzątka, Daku! Najbardziej winny jest jego właściciel! Jest po prostu poddenerwowana. Spadamy stąd, mała. Ja i Dennis nauczymy cię paru sztuczek w skateparku. Rocznie do szpitali trafia 50 tysięcy ofiar tego niebezpiecznego sportu. Teraz już jesteś bezpieczny, mistrzu. To coś na głowie mnie chroni. Skoro nie masz sprzętu, to nie potrzebujesz ochraniaczy. Wracajmy do domu. Pogramy na starej, dobrej, bezpiecznej konsoli. Jazda! Hop, udław się plazmą! Masz ostatnie życzenie, zanim cię rozumiemy! O, daj spokój! Telewizor przecież nie zrobi nam krzywdy! Przegrana może źle wpłynąć na uczucia mistrza. Nie możesz cały czas sprawdzać, czy jestem bezpieczny. Daj mi trochę luzu! Jeszcze więcej? Jeszcze! Jeszcze! Mała, pokaż, co potrafisz! Szybko, wiejmy stąd! Mistrzu? Masz, pożyczę ci deskorolkę. Dzięki, Dennis. Nie! Zły robot! Dennis to przyjaciel! Zachęcał cię do uprawiania niebezpiecznego sportu. Jest zagrożeniem dla twojego zdrowia. Nie musisz się bać, mistrzu. Dennis już cię nie skrzywdzi. Nie wolno krzywdzić innych, ale zamrażanie kryogeniczne nie jest zdefiniowane jako nieetyczne, więc nie zrobiłem nic złego. Ja tak nie uważam! Nie wolno biegać, mistrzu, zwłaszcza z nagrzaną lampą. Bardzo dobrze, mistrzu. Skieruj na niego uwagę innych, żeby ich ostrzec przed złym zachowaniem. Kup, nie potrafię czytać bez lampki. Co jest? Dlaczego zamroziłeś tatę? A co, gdyby się potknął i upadł na ciebie? Albo gdyby brudny paproch z jego ubrania dostał ci się do oka? O, daj spokój! Według tej logiki na każdym kroku czai się niebezpieczeństwo. Tak, mistrzu. Każde zagrożenie musi zostać zlikwidowane. Krzy oddech może wywołać mdłości. Uszkodzenie błony bębenkowej. Listonoszka może mieć złe wiadomości. Gołąb, paskudzi. Panie kocie! Gdzie jesteś? Co? Za kilka lat pewnie będzie wyższa i mądrzejsza od ciebie. Twoje ego może tego nie wytrzymać. Wstrętny kot. Mistrzu, dlaczego starasz się ją ogrzać? Ona jest zagrożeniem. Już nie musisz się jej bać. Teraz chcę, żeby się natychmiast rozmroził. Tatę też. I Denisa, i całą resztę też. Nawet starą panią Manson. Nie powinieneś ingerować w moją pracę, mistrzu. O! Zły robot! Zły robot! Co ty wyprawiasz? Muszę cię zlikwidować dla twojego dobra. Proszę, nie ruszaj się. Mistrzu? Dobra. Powiedział, że nie wolno nikogo krzywdzić. Może wtedy, kiedy się uczył, to dowiedział się, czym jest sumienie. To coś sprawia, że jest ci źle, jak robisz coś niedobrego. A mniejsza o to. Po prostu patrz i ucz się. Czekaj! Chyba nie masz zamiaru mnie skrzywdzić. Nie, mistrzu. Muszę cię chronić. Ale jeśli mnie zamrozisz, to mnie skrzywdzisz, a to by znaczyło, że sam musisz się zamrozić, żeby nie zrobić mi krzywdy. Mam cię, no dawaj, strzelaj i miejmy to wszystko za sobą. Po dłuższym zastanowieniu dochodzę do wniosku, że chyba już nie życzysz sobie, żebym dbał o twoje bezpieczeństwo. Dlatego uciekasz się do podstępu i chcesz zniszczyć mnie. Tym razem nastawimy wirowania na najwyższe obroty. Burger! Nasz
szczęście już po wszystkim. Kot naprawił kosmobota. Wracaj do pracy, wracaj do pracy. Teraz cały czas rata za kotem i sprawdza, co robi. Wolałbym nie mówić, a nie mówiłem, ale... Tak, wiem, masz rację. Nigdy nie ufaj kosmicznym technologiom. Kup, jak już skończysz sprzątać, to nie zapomnij jeszcze skosić trawnika. Zaraz to zrobię, tato. Może za wcześnie się go pozbyliśmy. To dziwne, ale już za nim tęsknię. Wiesz, piekł niezłe ciasteczka.